Zapewne słyszeliście już, że procesy starzenia się skóry rozpoczynają się już około 20-25 roku życia. Zaczyna się niepozornie, skóra traci blask, staje się biotka, dużo dłużej utrzymują się na niej zagniecenia. Znaczy nie jest już tak sprężysta. I co? I pojawiają się zmarszczki, które z czasem pogłębiają się. Warto wówczas zacząć dbać o skórę w sposób bardziej zdecydowany. Hitem tego sezonu są zabiegi, które poprawiają kondycję naszej skóry i jednocześnie nie zmieniają rysów twarzy. O jakim preparacie mowa? Mowa o preparacie Nucleofill. Pani doktor, co to właściwie jest nukleofil? Nukleofil jest to biostymulator, w skład którego wchodzą polinukleotydy. Jest to produkt naturalny, który zapewnia nam aż trójkierunkowe działanie. Po pierwsze, zachodzi tu biostymulacja, po drugie, antyoksydacja i trzeci efekt to jest efekt nawilżenia. Polinukleotydy to słowo klucz, jeżeli chodzi o skład, działanie i finalne efekty, jakie daje nam nukleofil. Co robią polinukleotydy w naszej skórze? Polinukleotydy, tak jak już powiedziałam, działają trójkierunkowo. Po pierwsze zapewniają lifting naszej skórze, po drugie antyoksydację, czyli wymiatają wolne rodniki, które odpowiedzialne są za szybsze starzenie się komórek, a po trzecie bardzo dobrze wiążą wodę, dając świetne nawilżenie. Działanie nawilżające na skórę nukleofil zawdzięcza polinukleotydom, które pozostając w macierzy pozakomórkowej wiążą wodę, zapewniając długotrwałe i zoosmotyczne nawodnienie skóry. Za lifting również odpowiadają polinukleotydy. Te zawarte w preparacie działają na receptory fibroblastów w skórze. Proces ten zapoczątkowuje tworzenie kolagenu typu I oraz elastyny, jak również pobudza aktywność fibroblastów znajdujących się w fazie spoczynku. W konsekwencji dochodzi do poprawy napięcia skóry i jej naturalnego liftingu. I o to nam chodzi. Myślicie, działanie antyoksydacyjne preparat zawdzięcza? Tak, właśnie, polinukleotydom. Ja już je uwielbiam. W środowisku pozakomórkowym polinukleotydy zachowują się jak wymiatacze wolnych rodników, co w konsekwencji prowadzi do redukcji stresu oksydacyjnego w skórze. Pani doktor, a dla kogo przeznaczony jest preparat? Tak naprawdę nukleofil przeznaczony jest dla każdego, gdyż może go zarówno wykonać młoda dziewczyna, u której będzie efekt profilaktyczny plus świetne nawilżenie, ale także może go wykonać kobieta w wieku dojrzałym, u której zadziałamy już stymulująco na komórki, czyli zobaczymy u niej efekt zagęszczenia skóry poprzez wzmożoną produkcję kolagenu elastyny, co wtórnie da efekt liftingu. Warto jednak wspomnieć, że skóra skórze nierówna. Są skóry wymagające bardziej intensywnego podejścia zabiegowego, a inne tylko delikatnego wsparcia. Jak jest w przypadku preparatu nukleofil? Ile zabiegów należy wykonać dla młodej, a ile dla tej nieco starszej skóry? Protokół zabiegowy mówi, aby wykonać 4 zabiegi w odstępach między 2 a 4 tygodnie. Wtedy ten efekt jest 100%. Natomiast bardzo ważne jest, że panie widzą efekt już po pierwszym zabiegu. Mają przede wszystkim uczucie wspaniałego nawilżenia skóry oraz takiego delikatnego napięcia. Preparat jest bardzo wysoce oczyszczony, w skład jego wchodzą właściwie tylko polinukleotydy. Firma nie donosi o żadnych reakcjach alergicznych, więc można uznać, że jest to bardzo bezpieczny i niealergizujący preparat. Preparat występuje w 2 dawkach, medium i strong. Dobiera się je w zależności od indywidualnych wskazań. Można również je połączyć, dokładnie tak jak zrobiłam to ja. Wiele osób, zapewne słysząc, że zabieg polega na podawaniu preparatu za pomocą igły, kaniuli, nieistotne. Ważne, że będzie im coś wbijane w skórę, zaczyna się mocno denerwować. Więc pojawia się pytanie, czy ten zabieg boli? Czy wykonuje się go w znieczuleniu? Jak to jest, Pani doktor? Zabieg jest bezbolesny, możemy go podawać metodą punktową, możemy podawać go kaniulą w określonych miejscach, aby zagęścić skórę w miejscach, gdzie kobiety mają najczęściej ku temu wskazania, czyli w okolicy chomiczków, czy podkreślić owal żuchwy. Mnie zabieg absolutnie nie bolał, nawet przez chwilkę, a robiłam, tak jak zresztą większość moich zabiegów, bez znieczulenia. Ciekawi jesteście, jak to jest po zabiegu? Zaraz po miałam delikatne ślady po igle w miejscach iniekcji. Następnego dnia pojawił się bardzo delikatny obrzęk. Na tyle delikatny, że pod makijażem nikt nie zauważył. W moim przypadku nukleofil okazał się zabiegiem niewymagającym długiej rekonwalescencji czy ukrywania się w domu. Ale Pani doktor, czy byłam szczęściarą? Czy tak jest w przypadku wszystkich po tym zabiegu? Jak wygląda rekonwalescencja po nukleofilu? Właściwie nie ma takiej rekonwalescencji sensu stricto. Pacjentka musi uważać, aby, tak jak po każdym zabiegu, nie chodzić do sauny, solarium, nie przegrzewać tych miejsc, nie chodzić na basen i jest wszystko w porządku. I podsumowując, jestem fanką zabiegu nukleofil. Już po drugim zabiegu zobaczyłam, jak pozytywnie zmieniła się moja skóra, a i po pierwszym była już dużo lepsza. W przesuszonej i wiotkiej stała się napięta i rozświetlona. O to chodzi mi.